Witam Was serdecznie, z tej strony Tomek Szczepanowicki-Bartnik. Kręcę ten filmik, żeby Wam pokazać, jak u mnie z późnymi pożytkami. Napiszcie również w komentarzu, jak tam u Was, czy bierzecie miód z późnych pożytków, czy już zakarmiacie na zimę. Akurat jestem w miejscu, gdzie jest sporo nawłoci. Pszczółki dzisiaj szaleją. Rano była burza, teraz jest tak parno. Tak pięknie pachnie nawłoć. Ta akurat jest z mojej wysokości. Już część zaczyna przekwitać. Ale jest też sporo różnych odmian u mnie. Oprócz nawłoci jest u mnie sporo jaśka, fasoli. Bardzo dużo tutaj ludzi sadzi groch. Pszczółki też z niego korzystają. Ale na razie nie widzę. O, jest tutaj pszczółka na fasoli. Ale widzę, że dzisiaj normalnie pszczoły szaleją na nawłoci. O, akurat tutaj znajdujemy się przy moim pierwszym pasieczysku. Jest tutaj pas nawłoci. Pszczółki dzisiaj ładnie chodzą. Zobaczcie, ile pyłku z nawłoci noszą. Faktycznie większość pszczół przylatuje z pyłkiem. I bardzo dobrze, bo teraz białka jak najbardziej potrzeba. Matki jeszcze ostro czerwią. I też pszczółki uzupełnią sobie zapas pierzgi na zimę. Ta pierzga zostanie zalana syropem albo nektarem i na wiosnę będzie to super taki strzał dla nich na rozwój. Wiadomo, że różnie jest z wiosną. W tym roku na przykład u nas akurat się udało, bo były trzy okna pogodowe, w których naniosły pyłku z iwy, a w niektórych częściach Polski no, była bieda z pyłkiem i pszczoły po prostu no, słabły. Na szybkiego sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w ulach. Czy przyniosły coś do miodni? No, coś tu już waży. Jest tutaj świeży nakrop. Ładnie się błyszczy. Fajnie pszczoły tutaj profilują komórki takim ładnym żółtym woskiem. Więc jest opcja, że to jest nawłoć. Zaraz sprawdzimy. Faktycznie. Taki cytrynowy posmak. No, coś przyniosły. Ładnie się tutaj świeci. Boczne plastry pewnie będą puste, ale coś tutaj pszczółki siedzą. No, też jest jakiś nakrop. Dobra, zajrzę jeszcze do jednej rodzinki. No, pięknie się błyszczy. Pszczółki ładnie noszą.
No jest. Świeży nakrop. Jak ja ustawiam rodzinę do nawoci, jak widzicie, mam tutaj korpus gniazdowy i pół nadstawkę, tylko jedną na górę. Staram się trzymać pszczoły bardzo ciasno, żeby mimo wszystko, że zaleją i zasklepią ten półkorpus, będzie tutaj pełno pszczół, bo po prostu nie będą się mieścić. Czyli de facto będą ogrzewać nam cały czas ten miód i później w słoikach nam nie sfermentuje. Jak będzie po 1 września, to daję dodatkową półnadstawkę pod rodnię, żeby już pszczoły miały się gdzie uwieszać. Jak pszczoły mi zaleją i zasklepią tą nadstawkę, to zaczną nosić nawoź do rodni. Ja tylko wybieram miód z nadstawki tej jednej. To, co sobie przyniosą, zostawiam im na zimę, żeby też miały porządną pożywkę. Puste miejsca dolewam syropem 3:2 z herbatką z krenara. Jeśli jeszcze się coś tam wygryzie, to z odkładów wywiruję sobie pokarm, który przerabiają. Taki już gotowy pokarm pójdzie do podkarmiaczek i pszczoły się już nie spracują. Po 1 września też będę przeglądał już dokładnie rodziny, czy matki czerwią jeszcze, czy są w ogóle w ulach, bo mam dodatkowe odkłady przygotowane z matkami zapasowymi, tak jak wiecie. I tutaj w takiej rodzinie będę izolował matki po 1 września, żeby cały czerw się wygryzł i jedną, dwoma tabletkami apiwarolu załatwię zaraz. Dodatkowo, jeśli matka długo nie będzie czerwić, to unikniemy po prostu spracowania pszczoły zimowej, bo ona w końcu będzie musiała wychowywać młode pokolenie, które i tak no, zginie do zimy. No, jeśli wygryzie nam się końcem września, czy nawet w październiku, no to czasami może się zdarzyć, że nawet się nie obleci. A co dopiero mówiąc, że będzie w kłębie zimowym. Według literatury pszczoła najlepsza do zimowli, której przeżywalność jest największa, to pszczoła, która wygryzie się między 25 sierpnia a 8 września. Oczywiście trzeba to jakoś stosować z widełkami, bo wiadomo, że różne są pożytki, różna jest pogoda. Jak widzicie, na razie noszą coś tej nawoci, nie wiadomo, czy ta nawoć się nie urwie. Trzeba mieć rękę na pulsie, sprawdzać, czy mają pokarm. Jak widzicie, tutaj każda ramka już jest zalana nakropem, więc nie obawiam się o pokarm. Pewnie też tam już sporo jest w gnieździe, bo pszczoły przenoszą z gniazda do góry. Do półnadstawki ja wkładam tej górnej zazwyczaj ramki przeczerwione, bo pszczoły najchętniej w okresach jesiennych wnoszą do takich ramek pokarm. W jasnych plastrach niechętnie czerwią, niechętnie składają pokarm, chyba że już naprawdę żywce nie mają miejsca. Z drugiej strony takie ciemne plastry są dla nich atrakcyjne pod względem termicznym, że takie plastry lepiej trzymają ciepło i kłąb po prostu nie traci ciepła w zimie. Praktycznie większość tutaj ramek ma w sobie jakieś tam komórki zaczerwione, albo po prostu są całe zaczerwione. No, zauważcie. Do półnadstawki tej górnej wybieram też ramki, które są całkowicie odbudowane. Nie ma tutaj żadnych ubytków, z tego względu, że ja zabieram tylko tą nadstawkę i zależy mi, żeby jak najwięcej miodu po prostu przyniosły do takiej nadstawki i zasklepiły. W rodni oczywiście miód będzie niezasklepiony, dlatego ja nie zabieram tego miodu, mają dla siebie. Później ograniczam ramki, które są jakoś niedolane, czy już jak już zaizoluję matki, no to ten czerw będzie ubywał. To miejsce z czerwiu będzie po prostu zalewane i pszczoły będą układać pokarm po swojemu. Zamykam, nie będę grzebał więcej w ulach.
na razie jest okres, w którym po prostu pszczoły spokojnie sobie noszą. Nie będę tutaj już zaglądał do tych uli. Dobra, pokażę Wam jeszcze, jakie inne pożytki mam tutaj w swoich pasiekach. Oprócz nawłoci i jaśka, fasoli, jest też u mnie sporo takich małych plantacji maliny. Pszczoły też na malinie szaleją. Tutaj akurat mam odmianę polana. Fajna odmiana na soki. A tutaj mam świeżo nasadzoną odmianę po lesie. Piękne ma owoce, takie deserowe. Można je zamrozić. Soki też można z nich robić. Pszczoły również na nich szaleją. Zobaczcie, jak wygląda mój przegorzan. Już powoli przekwita. Jakieś pojedyncze pszczółki można na nim zauważyć. Coś w dolnych kwiatkach jeszcze szukają. No ale mam taki pas w sumie 100 metrów po 4 takie linie. I będę pozyskiwał z nich nasiona. Pewnie trochę Wam rozdam, bo jest tego sporo. Przegorzan mam już drugi sezon tutaj. Niektóre bardzo ładnie się tutaj rozrastają. Dwie łodygi takie piękne na przykład. W tamtym roku zebrałem większość nasion i w tym wiele się nie rozsiały. Ale myślę, że pszczółki też coś tutaj na rozwój znalazły. Coś tutaj jedna próbuje. Poza tym jest tutaj sporo też różnych ziół. Na tą chwilę widzę, że są mniej atrakcyjne dla nich, bo mają nawłoć, mają malinę, fasolę. Więc dla siebie coś tutaj zbierają. Zobaczymy. Jeżeli ochłodzi się, to pewnie nawłoć coś będzie gorzej lała. Ale na tą chwilę widzę, że pszczoły szaleją. Napiszcie, jak tam u Was z pożytkami. Czy coś siejecie dla pszczół specjalnie? Czy macie właśnie późne pożytki? Może już po prostu karmicie na zimę i macie początek kolejnego sezonu. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia, cześć.